Dobry. Witam, panie handlarzu. Przebyliście daleką drogę z Ofiru. Daleką i pełną niebezpieczeństwa, ale jak powiadają w moich stronach, w ryzyku jest honor. Okej. W moim przypadku porzekadło się nie sprawdza. Ryzyko jest. Gorzej z honorem. Bo ważna jest intencja, z jaką podejmujesz ryzyko. Ja przybyłem tutaj dziwić się nieznanemu i zdobywać chwałę dla siebie i mojego władcy. Dziwić się nieznanemu? Trzeba poznawać świat, odkrywać nowe lądy, zdobywać wiedzę i szerzyć ją. Czy istnieje w życiu piękniejsze doświadczenie niż zachwyt nad tym, co nowe i podziwianie nieustającego dzieła tworzenia świata? Więc trafiłem do obozu odkrywców i filozofów? Yep. Owszem. Chcemy obserwować wasze zwyczaje, wymieniać wiedzę, handlować z wami. Okej. Okay. Powiedz mi o Ofirze, swojej ojczyźnie. Z chęcią posłucham opowieści o twojej ojczyźnie. Oczywiście, jeśli masz na nią czas. Na ten temat mógłbym mówić całymi godzinami, całymi dniami nawet, aż usnąłbyś znużony opowieścią. Ciekawe. Na to, co wy nazywacie Ofirem, składa się wiele krain i wiele ludów. Ofir to otwarte stepy, niedostępne góry, krystalicznie czyste jeziora i nieprzebyte puszcze. Upadłe imperia, królestwa i plemiona, które nie wiedzą, co to są królowie, ale znają opowieści o czasach, gdy świat był młody. A z którego z tych miejsc ty pochodzisz? Z miasta, którego budowle zawstydzają wieże Nilfgaardu. Z ojczyzny filozofów, lekarzy, matematyków i czarodziejów. Ale o nich lepiej opowie mój przyjaciel, który sam jest runotwórcą. Okej. Okay. Ja mieszkam pociągnąć go za język. Pokaż, co tam masz. Mógłbym zobaczyć, jakie towary przywieźliście z Ofiru? Bardziej jestem zainteresowany, żebyś zobaczył ofiary, Boże. Ofertę przedmiotów, które ja przyniosę ze sobą. Koszulę sobie zostawimy. Ałek, co nie miara. Kartę jakąś. Co to jest? Dante Rodin. Okej. No, dowódca Skojatel i dowódca potworów. Okej. Co to? Schemat na ofirską szablę. Dobra. Z niezwykłego konia. Masz niezwykłego wierzchowca. O tak. Babieca jest wiernym przyjacielem, wystrzejszym niż wielu ludzi. Wygraliśmy dużo wyścigów. Więc jesteś nie tylko odkrywcą, ale i jockeyem. W moich stronach małe dzieci potrafią jeździć wierzchem, a wyścigi konne są ulubioną rozrywką. Masz ochotę na wyścig? Słyszałem wiele dobrego o szybkości ofirskich rumaków. Masz ochotę się pościgać? Nasze konie są chontrze jak zachodni wiatr. I chętnie to udowodnię. Ścigajmy się! Dobrze. Mejos, słucham cię. Pokusaka. No! No! Dobrze, pokażę. Wow, beczki lecą. Nie oszczędzaj. Nie widziałem ich, by było tak ciemno. Zostaw te potwory. Brawo. Okej. Dzięki za otwarcie bramy. Dalej! Pokaż, na co cię stać!
Ile jeszcze tego wyścigu? Koń mi się zaczyna męczyć. Dobra, odpocznij chwilę. Biegnij znowu. Moja twarz jest jakaś bardziej jajowata. Ja zrobiłem się jakiś niższy niż zwykle. Ofirskie rumaki są rącze jak wiatr, ale mój koń w niczym im nie ustępuje. Cóż, zrobiło się trochę cieplej, to się obciąłem. Wygranej! Przyjmij proszę tę kulbakę na pamiątkę naszych zawodów i niech ci ona dobrze służy. Dzięki. Podoba ci się nowe wdzianko płotka? Płotka. Ha! Człowieka można. Czemu on patrzy na tym, jak traktuje swojego konia? Wedle naszego mitu na początku było niebo i ziemia. Niebo pokochało step z wzajemnością. I z tego związku zrodziła się klacz. Ludzie byli wówczas słabymi istotami nękanymi przez rozliczne zagrożenia. Klacz wykarmiła ich więc swoim mlekiem, a gdy stali się silni, pozwoliła im się dosiąść, by mogli zostać wojownikami i stawić czoła wrogom. Aha. Mit uczy, by szanować konie, które są najszlachetniejszymi ze zwierząt. Okej. Piękna historia. Dzięki za nią i za wyścig. Zobaczmy, czy to siodło, które wygraliśmy, jest lepsze. No, nawet nie zakończyło z nim rozmowy. Znalazłem schemat spisany po ofirsku. Znalazłem schemat, chyba ofirski, więc nie potrafię go odszyfrować. Pomożesz mi? Poznaję te zapiski. Gdy przybyliśmy na tę ziemię, mieliśmy problemy z tubylcami. Zostaliśmy napadnięci. Te schematy pozwalają wykonać bardzo dobry rynsztunek godny króla. To miał być prezent dla tutejszego władcy. Ale jak pomożesz mi je odzyskać, zrobię dla ciebie kopię dla waszych rzemieślników. Ej? Wysłyszałeś, że najszlachetniejszymi ze zwierząt są politycy, więc... Kapa, oczywiście. Przykro mi, nie mogę poświęcić na to czasu. Oczywiście, że ci pomogę. To chyba dobry układ dla nas obu. Pomogę ci odzyskać twoje schematy. To byli zwykli bandyci. A wyglądali na prawdziwych rycerzy. I to, właśnie to, jest najbardziej przykre. Czerwona róża. Gdzie zostałeś napadnięty? Na skrzyżowaniu w pobliżu tarta. Płonąca róża, czerwona róża. Na północ stamtąd leży jakiś duży... Jak oni się teraz nazywali? Zobaczę, co da się zrobić. Czerwoni bracia. Odszukaj miejsce napadu na ofirskiego kupca. Gdzież ono jest? Tutaj. No dobra. Myślę, że jak już tu jesteśmy, gdzie przejdziemy po ten ukryty skarb, po ten pytajnik. Możemy się też przejść do siedziby upadłych rycerzy. Później oczyścić wieś Bronowicz i wrócić do tego pana. No dobra. Najpierw się prześpimy do rana, żeby było coś widać. To byli zwykli bandyci, a wyglądali na prawdziwych rycerzy. Opis współczesnych socjalistów. Coś w tym jest, nie powiem. Jakie powiedzenie. Alu, jest tu kto? Dziennik wizyty duszpasterskich o Radomira. Klucz do krypty. Burza psia krew. Dziennik jest zakrwawiony i zniszczony. Z trudem można odczytać ostatnią stronę. Z kolejną wizytą poszedłem do wsi Bronowic. To wokół jeziorka się wije. I cóż tam zostałem? Bezbożników zatwardziałych, co o dom wiecznego ognia nic, a nic nie dbają. Pytam, czemuż to kaplica dechami zawita, czemuż cmentarze zielskiem zarośnięte, oni na to, że duchy i przekleństwo dotknęły uświęconą ziemię. Mówią, że stara sołtysowa od bogactwa oszalała i ta mój fragment nieczytelny. Od czasu tamtej tragedii kaplica przeklęta i nikt tam nie odważa się zapuszczać.
Nic mi więc nie zostało innego, jak udowodnić tym łbom zakutym, że bzdury wygadują. Zabrałem im klucz do krypty i idę sam, z pochodnią wiecznego ognia w dłoni. Ognia. I sprawdzę, co tam też się takiego dzieje. Cóż, pochodnie znaleźliśmy. Szukaj podziemia krypty. Okej. Okej. Zobaczymy, upiory czy trupojady? Upiory. Istoty magiczne, zwierzęta, przeklęci wam. Hybrydy, trupojady, insektoidy, upiory. Oraz kurde mi to czy. Jednego mniej. Nie wiem, czy granie jest za głośno. O. Jordan, nie zostawiaj mnie tak. Wiedźmin dla ciebie to prawdziwa seria cytatów nawiązujących do naszych czasów. Poniekąd. Jest tu co? Nie. Halo? To zwiedzamy kryptę. Użyto klucza. Bijemy sobie kota. Gra jest trochę za głośna, możesz ciszyć tak o parę procent. Spoko. Ciema Albi X 33. Albo. Wszystkie drzwi. Zobaczymy, jak będzie teraz. Przeklęta matka! Unikalna północnica? Okay. Polepszyć. No chodź tu. To był klon. No to zostałaś ty. Au. W tym kółku proszę walczyć, nie gdzie indziej. Gdzie uciekasz? Muzyka teraz daje za bardzo, chyba że efekty specjalne. Dźwięk. Efekty? Po co mnie oślepiasz?
Wow. Gdzie jesteś? Klony znowu tworzysz. No dobra, czyli się podleczysz trochę. Jest o niebo lepiej? Spoko. Dzięki za info. No i tyle by było. Północnicy. Co tu mamy? Kamień runiczny, dashbook. Kawaleryjskie siodło i list pożegnalny Ciechosława. Nic mi już nie zostało. Nic. Ale żebyście wiedzieli, jakie przekleństwo spotkało moją rodzinę. Wszystko spisuję w tym liście. Ledwo to dziś pamiętam, ale kiedyś byliśmy szczęśliwi. Ja i moja piękna Ornesta. Rok po naszym hucznym weselisku na świat przyszła Ludmiła. Ludzie gadali, że śliczna jak jej matuś. Nie podobało się to Orneście, ale wtedy nie zwracałem na to uwagi. Wkrótce urodziły się Milda i Eagle. Piękne jak aniołki. Nigdy nie zapomnę wieczora, kiedy Ernesta siedziała przed lustrem i czesała swoje długie, kasztanowe włosy. Dziewczynki płakały i zwróciłem uwagę, że pewnie są głodne. Żona ofuknęła mnie po raz pierwszy w życiu. Powiedziała, że skoro córki zabierają jej urodę i młodość, to niech się tym nażrą. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że szaleństwo zalęgło się już w jej głowie, a każdy objaw podziwu dla urody jej córek tylko podsyca obłęd. Wszystkie trzy dziewczynki rosły szybko i zdrowo. Czas jednak bywa łaskawy dla młodych, ale nie zna miłosierdzia dla starszych. Nie oszczędził Ornesty, której skóra zaczęła tracić jędrność i dawny blask. Pewnej nocy zbudziło mi światło księżyca, który był w pełni i zalewał świat niepokojącym blaskiem. W izbie nie było nikogo. Wybiegłem z domu i ruszyłem śladami bosych stóp, które prowadziły na cmentarzyk za kaplicą. Serce podeszło mi do gardła. Znalazłem je wszystkie trzy wokół fontanny. Gdybym nie był ich ojcem, nie rozpoznałbym. Miały twarze pocięte i zbezczeszczone. Wokół walały się strzępy skóry, uszu. Gdy tak nie ruchomiałem nad miejscem mordu, poczułem, że ktoś mi się przygląda. Nie myliłem się. Ornesta stała na stołku przy samym drzewie. Szyja oplatał jej sznur, jak jakiś diabelski naszyjnik. Zabrały mi wszystko, co miałam najlepszego, powiedziała i zeskoczyła ze stołka. Umarła moja Ornesta. Umarły moje trzy córki. Ja też teraz do nich dołączę. Zabrałem cały swój majątek. Złożę go w ofierze Bogom. Może wybaczą mi i mojej kochanej Orneście. Żegnajcie. Ciechosław. Czy przeczytam o przeklętej matce w Bestariuszu? Mogę przeczytać. Kurde, co to jest za jakiś seba? Nie wiem. Obciąłem włosy i tak wyszło. Bestariusz. Istoty przeklęte. Królewicz Ropuch? Fiory? No. Ona nie była unikatowym potworem? A nie. O. Interesujące. Nie ma po niej żadnego wpisu. Mieliśmy obejrzeć jeszcze te siodło. Daliśmy za wyścig. Ofirska kupaka. To jest trochę lepsze. Jeszcze w tym pomieszczeniu? Tak? Możemy ograbić jakiś grób. To nie. Teraz jak już upiory wybiliśmy. Wierzenia Skellige, druidzi. Oprócz wyznawców lokalnego panteonu na Skellige funkcjonują także druidzi. Kult Frey oraz krąg druidzki koegzystują ze sobą i szanują się nawzajem. Łącznikiem spajającym te dwa wierzenia jest wiara w boskość ziemi, płodność, miłość narodzin. O, łącznikiem spajającym te dwa wierzenia jest wiara w boskość ziemi, płodność. Boskość ziemi, płodności, miłości narodzin. Boże. Ludzie twierdzą, że ludzie są częścią przyrody, więc powinni szanować otaczający ich świat.
Według nich ludzie, podobnie jak inne rasy, powinni żyć w harmonii z naturą, której darem jest życie i podporządkować się. Druidzi cieszą się dużym szacunkiem w społeczności, jako mędrcy oraz kapłani. Pełną rolę duchowych przewodników, dzielarzy i alchemików, skeligijczycy. Pełnią rolę duchowych przewodników, dzielarzy i alchemików, kropka. Jezu. Skeligijczycy radzą się w trudnych sprawach, wzywają w razie choroby, proszą o rozstrzygnięcie kwestii spornych. Podobnie jak na kontynencie, na Skellige druidzi mają swój krąg. To odrębnione miejsce w świętym Gaju, w którym spotykają się, medytują i studiują księgi. Wielu spośród druidów potrafi posługiwać się magią. W końcu się udało. Pewno nie czytałem na głos. Dobra. Może przeklęta matka jest tak rzadkim i nietypowym stworzeniem, że nie została opisana z powodu braku obiektów badań? Może. Wypijmy białą mewę. Że mi się ją uda znaleźć. Biały miód znaleźć. Biała mewa to jest... alkohol. Wow. Panowie topielce. Jak ja myślę? Ja myślę, że po prostu ona się tak nazywała ze względu na ten quest, a była zwykłą północnicą, dlatego gra nie dodała żadnego opisu o niej. Bardziej przeoczenie ze strony CD Projekt Red, myślę. Au, au. Jeszcze ktoś? Gdzie teraz? Prosto przed siebie. Tak? Nie do końca prosto przed siebie, trochę w prawo. Op. O nie, pytajniki? Dużo ich nie zostało. Mamy pytajnik, później questa. I uwolnić wioskę z plagi bodajże... Uli? Później kolejnego questa. Także nie bój ducha, nie same pytajniki. Questy też tu mamy. O. Odnośnie questów. Rycerze Czerwonego Zakonu, czy jak on się tam nazywa. Jad Wisielców. Czerwoni rycerze po prostu. Dobra. Au. Lel. Dobra, jednego łucznika mniej, jeszcze jeden.
na ha! Huć! Cip, cip, taś! Cip, cip, taś! Ciach! No dalej! O, zginął! Friendly fire! Tam DLC? Pokonaliśmy chyba księcia ropucha, czy jeszcze go nie pokonaliśmy, nie wiem, czy już na niego poszliśmy, czy nie. Chyba tak. O północy spotka się z panem Lustojako na rozstajach drog opodal wierzby. Pokażę, jakiego teraz questa marzę, nie? No właśnie ci pokazałem. Mamy spotkać się z panem Lustojako na rozstajach drog. Więc jesteśmy już po walce z królem ropuchem i po weselu. Dziennik Petera. Już trzeci dzień stacjonujemy w trupie Kniei. To bardzo odpowiedzialne zadanie. Jak nam powiedział nasz dowódca, do trupie Kniei mogą iść tylko najlepsi. To są jego słowa. Jestem bardzo dumny. Dziwna sprawa, że jakoś mało tu drzew i żadnych trupów też nie ma. Możliwe, że mistrz miał niedokładne informacje i las wycięli okoliczni chłopi. Tomas mówi, że to dlatego, że poszliśmy w złą stronę, ale on nie umie czytać ni pisać, więc nie ma co mu dawać wiary. Sam wybieram się na mały rekonesans dzisiaj po obiedzie. Chcę sprawdzić mapę tych terenów, bo dowódca takowej nie miał. Nie dał. Jak wrócę do głównej kwatery, to wszystko ładnie opiszę. Peter z Niesłuchowa. Mam się z nim spotkać, to idź, bo zaraz ci się o sobie przypomnę. Ale spokojnie. Królicza skóra. Jakimś cudem zabiliśmy królika. Pewnie jak wrzucałem igli. Wiedźmy, albo na wiedźmy, siedziby czarnych, czerwonych rycerzy. O, wilcy! Boisz wykonać tego questa z ofickimi kamieniami, bo można tam ulepszyć miecz pierogiem. Fuck! Wyszka nie...
Jak owieczka nie chce stracić główki, to do wilka mu nieśpieszny. O. Jak tam stan naszego ekwipu? 53%? Okej. Okay. Poprawmy sobie miecz. Nie te narzędzia. Wy dwa miecze mają po 50%. Czemu je przesunęło? 55%. To jak ekwipunek? 59%. Jeszcze jest okej. Okay. Jak wilk głodny, to i owce przypomni, by wracała do niego. Ej? Tego nie słyszałem. Tego poprzedniego też nie. Okej. Okay. Ejwa? Angry zapisany. Dzień dobry. O, tylko czekasz na Leszego w tym lesie? Zakon ma nową siedzibę? Niczego sobie. Słuchaj no, przybłędo. Nie wiem, co tu robisz, ale mam dla ciebie radę. Wracaj, skąd przyszedłeś. Po co? No? Czego jeszcze tu sterczysz? Mordę mam ci wypłazować? Nie podoba mi się twój ton. Nie podoba mi się twój ton, braciszku. Dziwne, bo w sumie byłem grzeczny. Ale koniec z uprzejmościami. I ten miecz świecący. Śmierdzisz, bezbożniku. The fuck? Au! Polerne drzewo. Prawie przez ten konar padłem. Dobrze, że zrobiłem save'a. Zastanawiające, jak oni potrafią parować wszystkie moje ciosy. Zara będzie po wszystkich. O. Ludzie są bardziej groźni niż wszystkie inne potwory razem wzięte. Z jednego ważnego powodu. Muszę parować nasze ataki ze wszystkich kierunków, poza plecami. Chodź tu, kurwa, no chodź! Co to było? Czemu Geralt skoczył, a nie zrobił unik? What the fuck? Przydałoby się też nałożyć olej, co? Jak lusterko się pośpieszy, to stłuczy swe szkło i nie będzie taki responsywny. Jak lusterko się stłucze, to jednak będzie można przejrzeć się w jego kawałkach. Prawda? Zginiesz w końcu! Matko! W końcu! Długo jeszcze zamierzasz być... zamrożony? Zardzewiały klucz. Hej, drugiego też przeżyłem. Rozbite lusterko źle wróży dla tego, co się przegląda w jego rozbitym liczu. Ewa. Ruchawka.
O, jest tu kto? Ile fistechu? Nie wyciągać pochodni. Może być źle. Oni tu zrobili kładkę? Pijemy może kota. Trochę jaśniej. Dzień dobry. Skoro pan nie zwraca na mnie uwagi, to ja sobie tutaj polutuję. Lol. Interesujące, że gość kurde patrzy się na mnie. Nigdy go wcześniej nie widziałem. W sumie pozwolę mu zabrać cały nasz dobytek. Jakim cudem on jest w stanie gwizdać w tym czymś? Co? Kim ty do cholery jesteś? Jakie on musi mieć płuca, żeby móc przegwizdać przez maskę? Lub jak zwykli tytułować mnie twoi współbracia odmieńcem albo mutantem. Ol? Nie powinno cię tu być. Co ty nie powiesz? Rycerze zakonu płonącej róży nie powinni mordować ludzi, ani wytwarzać narkotyków. Hmm? Faktycznie nie powinniśmy. Powinniśmy bronić uciśnionych. Szerzyć wiarę w wieczny ogień. Ale Radowid nas oszukał. Złamał obietnicę, wysłał braci na front jak zwykłych żołdaków, a gdy zakon wykrwawił się, rozwiązał go. Zrobił was w kuja. Zajął nas. Odblokowano osiągnięcie. Konfiskował dobra, żeby sfinansować swoją wojnę. Pozbądź się wszystkich braci, którzy rycerzy czerwonej róży. Łowcami czarownic. A jeszcze się ich nie pozbyłem, ale dobra. Mieli się sprzeciwić. Uwięził lub wypędził. Została nas garstka i musieliśmy znaleźć sobie nowe miejsce w świecie. Strażnik, znowu jakiś kot pożera nasze zapasy. Na chuj, nie chce mi się ruszać. Bo podobno bardziej wilka przypomina niż kota. Szczerze mówiąc, mam to w dupie. Więc zostaliście bandytami. Więc zostaliście bandytami? Ciekawe, co by na to powiedział Siegfried z Denesle. Nie, Siegfried z Denel? A skąd ty go w ogóle... Ja cię poznaję. Ty jesteś Geralt z Rivii. Ty zabiłeś Jakuba de Aldersberg. Zgadza się. I gdybym miał się cofnąć w czasie, zrobiłbym to ponownie. Od tego zaczął się nasz upadek! Od ciebie, ty przeklęty mutancie! No dalej! Wyciągaj miecz! Nie kroczysz. Wystarczy grzecznie poprosić. Auć. To bolało. To też. On też ma kurze? Niedobrze, niedobrze. Dobra, nie wyszło. Gomłynek nie mam jeszcze odblokowanej. Przynajmniej tak mi się wydaje, muszę sprawdzić w ogóle, co mam zrobić, bo nie pamiętam.
Tak, tak, już tu byliśmy. Nie. Fakt. Fakt. Ja. Zgadzam. Postać. Tak. Jeszcze nie mam młynka. Mógłbym go odblokować, mam dostępne 2 punkty. Z odbijania strzały tak nie korzystam. Więc odblokujmy sobie młynek i zastąpimy odbijanie strzału. A, nie można robić w czasie walki. Już wiem, co muszę zrobić po wykonaniu tego questa. O. Mam wrażenie, że idzie mi jeszcze gorzej niż wcześniej. Z tych cholernych strzelców. Zajmie trochę. Jak się ubranie zbugowało. Wygląda na to, że połowę zakonnych szkolono na łuczników, kuszników. Może nie połowę, no trzecią na pewno. Czemu nie ma save'u po tej konwersacji? Na początku walki, a nie trzeba za każdym razem przechodzić przez tą konwersację. W trakcie walki się nie da zrobić save'a. Zgadzam. Nie. Tak, tak, tak. Zatańczmy. Zatańczmy. Bo będziemy się bawić z Irdenem może, bo jest ich tutaj na tyle dużo, że... Jezus. Ulrich von Jungingen. Au. Dobra, wzmocnimy się gromem. Wypijemy jaskółkę na dzień dobry. Muszę pooglądać, co tam Siri jeszcze dawał. Jest ich tylu, że wiem się pomóc. Co? Wiedźm? Nie. Aryce? Kolabardą ciężko wygrać? Nie ciężko. Po prostu on ma bardzo irytujące ataki, bo w momencie, kiedy on zaczyna atak, nie można mu przerwać tego ataku, chyba że użyjemy. Jeszcze jego atak nas odpycha, bądź stunuje. Jak inni wokół niego też zaczynają więc atak w tym samym momencie, nie. No to mamy gwarantowane combo na twarz. Zgadza się. Może się będziemy bawić z Quenem. Nawet ciekawie wyszło. Wow, czemu od razu rozbiło mi tego Quen? Olej. Oh!
pikusznik. Matrix normalnie jakiś. Jaskółka. Jest grom. Jak wyglądał grom? Uhuhu, na pół go przecięło. Dobra, w końcu. No, kot przestał działać. Prosto w serduszku. Pochodnia. Złota blacha. To mi przebiło tarczę? Droga ku zagładzie. Tak, tylko że... Najlepsze jest to, że ci halabardnicy jak zaczynają atak, jeszcze się animacja nie zaczęła, ale już nas trafiają. Dlatego moja tarcza znikła w momencie, kiedy on za nim zaczął atakować. Nie musiałeś gasić tego koksownika nawet. Jak tak bardzo chcesz, to możesz go zgasić. Rozumiem kota. Mieliśmy wypitego, teraz jesteś przedrażliwiony na światło, ale to nie trzymaj pochodni tak blisko głowy. Może to pomoże. Kolejny klip do kolekcji. No. Ja zapomniałem, ty masz odznakę za te klipy już co porobiłeś, prawda? O, ile fistechu. Już wiemy skąd bracia zakonni brali. Fundusze. Ej. Wynośmy się stąd. Zgaś pochodnie. Tak czasem nie ginęli w wybuchu. Gdzie jest twoja paletka ryzy Shredder? Nie wiem.
Wydawało mi się, że jedną masz. ...133 na 160 drzwi. Moglibyśmy się przejść... Zobaczmy. Co mamy teraz po drodze? Oczyścić wieś Bronowic i w sumie wracamy. To to zrobimy. Gwen okazał się drogą do sukcesu w tamtej poprzedniej walce. Ponad 100 klipów poszło do muzeum chyba? Tak? Klipy się kasują? Myślałem, że tylko filmy się kasują. Nie wiem, nigdy nie robiłem klipów. Ciężko mi powiedzieć. Panne Kerry! No dobra. Tu pojadę. Na nich jest dobry Irwin. A, miałem odblokować młynek, na nich by było perfekcyjne. Nieźle. Łeb mu odpadła. Ups. Nie chciałem wypić jaskółki. Chciałem coś wypić. Zniszczmy gniazdo. Kopują się na powierzchnię. Zobaczymy po nagrywaniu na profilu klipy. Spoko. W razie zajmijmy się jeszcze drugim gniazdem. Tam panowie Nekery. Jeden. Double kill. Kupują się na powierzchnię. Plum.
I to by było na tyle. Oczyściliśmy pola z nekerów. Idziemy do kupca. Sprzedamy nadmiar naszego ekwipunku. Weźmiemy zadanie od tego zaklinacza run. Słów, jak on się tam nazywa. Wiedźmin Geralt sprawia, że ekonomia wzrasta z każdą wizytą. Chyba spada. On nigdy nic nie kupuje, tylko zawsze sprzedaje. Inaczej, bardzo rzadko coś kupuje, raczej sprzedaje. Miło znów cię widzieć! Wzajemnie. Mógłbym zobaczyć, jakie towary przywieźliście z Ofiru? Ciekawe, że nie ma przedmiotów, które sprzedałem wcześniej. Teraz mam jeszcze parę przedmiotów do spotki. Sprzedać. Pojedyncze jakieś przedmioty leczące, czy... Zobaczmy, złota blacha, przedmiot mistrzowski, w tym razie sobie go zostawimy, czaszki ci mamy, gnijące mięso, fajki. Te pierścionki, srebro sobie zostawimy, skóry ci posprzedajemy, brzytwy, krabie, krabiny. Do zobaczenia. Niech będzie pochwalone wciąż trwające dzieło tworzenia świata. Chodzi o odblokowanie miejsc zajętych przez potwory? Aha, o to chodziło. Zaklinacz słów, witam. Pozdrawiam. Witaj, chwalmy wciąż trwające dzieło stwarzania świata. Nie zrozum mnie źle, ale tak po prawdzie, to nie ma czego chwalić. Ech, Nordlingowie. Na wszystko narzekacie, chodzicie z kwaśnymi minami, z prostego dzień dobry, robicie problem. No, ale teraz to ja narzekam. A ty pewnie przyszedłeś w interesach. Niestety, nie mogę nic dla ciebie wykonać. Straciłem cały mój dobytek. Wraz z narzędziami. Na czym polega twój fach? Jesteś rzemieślnikiem albo czarodziejem? W waszym języku nie ma odpowiedniego słowa dla mojej profesji. Jestem uczonym i artystą, trochę rzemieślnikiem, a trochę magiem. A słyszałeś kiedyś o gematrii? Albo o runotwórstwie? Nie słyszałem, ale nazwa runotwórstwo mówi sama za siebie. No też prawda. Jednak zajmuję się nie tylko tworzeniem magicznych run i glifów, ale również składaniem ich w potężne słowa mocy. Moja sztuka ma również zastosowanie praktyczne, bo ułożone właściwie kamienie runiczne można osadzić w mieczu, a stworzone z nich słowo zapewni broni większą moc, niż gdyby były ułożone przypadkowo. Okay. W podobny sposób mogę stworzyć słowo z glifów i osadzić je w zbroi. Gdybym pomógł ci znaleźć
Twój majątek. Czasami ludzie wynajmują mnie, bym rozwiązał ich problemy. Zdarzało mi się już odzyskiwać stracony dobytek. W moim przypadku nic nie da się zrobić. Statek, na którym płynęły moje instrumenty, zatonął na pełnym morzu. Aha. Odkupienie narzędzi nie wchodzi w grę? Były wykonane na zamówienie, wedle mojego pomysłu. Kosztowały fortunę, a wszystkie pieniądze, które wiozłem ze sobą, też leżą na dnie. No to trochę nieodpowiedzialne zachowanie, mieć cały majątek zawsze przy sobie. Możemy sobie pomóc nawzajem. Wygląda na to, że twój fach może być dla mnie przydatny. Poza tym nie chcę cię zostawiać w potrzebie. Zdobędę dla ciebie pieniądze, a ty w zamian będziesz wykonywał dla mnie runy i glify. Jesteś pewien? W grę wchodzą naprawdę duże sumy. Nawet najprostsze glify wymagają drogich narzędzi. A nie mówię już o tych bardziej zaawansowanych, czy wręcz mistrzowskich. Trochę magiem, trochę rzemieślnikiem. Czułem, że to będzie dla mnie dobra opis inwestycja. Putina, gdy wyjechał do Ukrainy, nikt go nawet nie zauważył. 5000, co? Co cię tu sprowadza? Ciekawi mnie, co cię tutaj sprowadza. To proste, głód wiedzy. Mój mistrz nauczył mnie wszystkiego, co mógł. Poznałem wszystkie języki i okolicznych krain, imię każdej rośliny i każdego zwierzęcia. Warto było podejmować ryzyko tak dalekiej wyprawy? U siebie mogłem żyć w dostatku. Byłem otoczony szacunkiem ze względu na piękno i znaczenie mojej sztuki, ale żyjąc tak, byłbym niespełniony. Świat jest wielki i różnorodny, a przecież cały czas powstaje. Świat jest zagadką i przemawia do nas przez symbole. Chcę nauczyć się języka świata, poznać znaki, którymi do nas przemawia, i porządek tych znaków. W ten sposób zrozumiem zasadę dzieła tworzenia. Ta sztuka wygląda na religię. Gdy opowiadałeś o swojej sztuce, brzmiałeś jak człowiek wiary, nieuczony. U was wiara i nauka są rozdzielone, a tam, skąd pochodzę, święci mężowie są zarazem uczonymi, których ceni się ze względu na mądrość. W jakich bogów wierzycie w Ofirze? Zależy od regionu krainy. Mnie wychowano w wierze, że jest jeden Bóg, który jest światem. Bóg mówi do nas przez symbole, a my zbliżamy się do Niego, studiując Jego mowę. Okay. Mówiąc o symbolach, masz na myśli runy i glify? One są jedynie znakami wymyślonymi przez ułomny rodzaj ludzki, by łatwiej opisywać świat. Jednak mają w sobie moc magiczną. A wszelka magia pochodzi od Boga. Ciekawe, przenikają ci włosy runy, przez ucho, Geralt. Gdy układam je w słowa, to modlę się. A gdy zaklinam je w mieczu, to nakładam błogosławieństwo. Okej. Okay. Mam do ciebie pierwsze pieniądze. Mam pieniądze przy sobie. Tyle wystarczy? Na początek. Koszty wzrosną, jeżeli zechcesz czegoś bardziej wyrafinowanego. Kosztowne rzemiosło. Na dodatek pieniądze nie załatwiają wszystkiego. Będę jeszcze potrzebował sporych rozmiarów nefrytu. Nefryt. Zobaczę, co da się zrobić. Zaklinanie jakoś kosztuje. Okej. Okay. Jedyne, co nam zostało... Znajdź Kilof. Znajdziemy Kilof. Zostało nam jeszcze... odszukać ostatnie... ostatni... część schematu tego firskiego pancerza i zwrócenie go. I w sumie... co to jest? Róża na czerwonym polu. Aha, odebranie nagrody za zbudowanie kryjówki. Rycerzy czerwonej róży. Po tym nam chyba zostanie spotkanie się z panem Lusterko.
Nie mieszę ten kilo. Daj nefrytu. Geralt, który kopie w górze nefrytowej. Jaj, Mankilow. Zdobądź bryłę nefrytu. Na Nowigradu są ponoć niewielkie złoża nefrytu. Spróbuj szczęścia tam. Jest? No. Prawie tam, gdzie mam iść dla pana, to spotkać się z panem Lusterką. Więc w sumie, udając się tam, chyba najpierw spotkamy się z panem Lusterką, a później pójdziemy w Boże Nefrytu. Najpierw się przejdziemy po te ostatnie. Ostatni schemat. Wiązanie dodaj kamienia? Tak, wiem. Domyśliłem się. Czekajmy do rana. Wow. Ale nie zrobiło się jaśniej, to na pewno. Możemy już sobie cielców. Chodźcie do tatusia. A. Mamy dopiero ich odszukać, co? Poszukamy śladów. Nas kimś pogoda? To jest poza terenem. Hello? Jesteście? O! Warto się tu rozejrzeć. Wow! Się pojawiły te wszystkie ślady. Ślady krwawej walki. Obsługa karawany nie miała żadnych szans. Trop prowadzi na północ. Ile ich tu było? Trop się urywa. Powinienem rozejrzeć się za innymi śladami. Ktoś został ranny. Mocno krwawił. Ej, no to za śladami krwi. Szkłem. Ciekawe. Wygląda na to, że wzięli zakładnika z karawany. To on zostawił ślady krwi. Ciążył im. Zostawili go tu, by się wykrwawił. Trop się skończył. Rozejrzę się tutaj. Ej. Się rozejrzyj. Dalej szli tędy. O. Geralt ma oczy z tyłu głowy, bo ja tego nie widziałem. Klapa w ziemi. Tu ślad się urywa. Sekretne wejście przykryte ściółką i pyłem. Save'a. To jest. Za blisko drzwi stałem, żeby zrobić save'a. Okej. Dobrze gro. Dobry, nazywam się Czesio. Au. Ja.
dwóch mniej. Au. On się nawet przebił przez moją tarczę, zadając mi obrażenia. Boże, ale oni są silni. Przeszła ci ochota? O, ginie od trucizny. Brawo. Coś tu do wzięcia? Gdzieś musi być ten cały... Właśnie, schemat. I list z rozkazami. Schemat opisany jest w nieznanym języku i list z rozkazami. Robę. Daję ci czas do końca miesiąca. I co? I nic. Żadnego postępu, tłumaczeń jak nie było, tak nie ma. Niedoczekanie, koniec opierdalanki. Masz zrobić co następuje. Jeden schemat zatrzymaj i siedź nad nim dalej, aż nóż cię oluśni. Resztę zaś roześlij do innych obozów. Mam nadzieję, że ktoś bardziej kumaty od ciebie przełoży wreszcie te cholerne szlaczki na nasze. Ci alchemicy, którzy obozują przy ulach, całe życie ślęczeli nad księgami, więc do nich poślij jeden. Drugi wyślij do grupy, która siedzi w ceglanych ruinach przy jeziorze. Ten chłopak, który kiedyś miał być wyświęcany na kapłana, zna obce języki. W naszym obozie przerzutowym na bagnach nieopodal opuszczonej wioski jest też były pomocnik bibliotekarza, więc tam poślij trzeci, Ulrich. P.S. Na poczekaniu przetłumacz sobie to. Robę K.N. Me Abeb Eb Arse. A? Nic więcej nie ma? Nic więcej. Czy mam młynek? Nie! Kurde! Dzięki! Nigdy kurde bym o tym nie pamiętał. Usuń to. Wykup młynek. Ciągły atak wymierzony we wszystkich przeciwników dookoła. Podtrzymywanie ataku zużywa wytrzymałość, a następnie adrenalinę. Wzrost punktów adrenaliny plus 1%. W następnym poziomie będzie zmniejszony o 20% życie wytrzymałości i adrenaliny. Miło kolejne 10, czyli na piątym poziomie będzie o połowę mniejsze zużycie adrenaliny. Okay. Jak to działało? To było zacząć atakować i przytrzymać X, tak? Okej. Chodzimy. I wracamy do pana Firskiego kupca. Wow. Chłopi się nagle zrespili. Dobry. Miło znów cię widzieć. Wzajemnie. Znalazłem wszystkie schematy. Udało mi się odzyskać twoje schematy. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Przywracasz mi wiarę w ludzi, bo teraz widzę, że nawet w tak barbarzyńskiej krainie można polegać na nieznajomych. Drobiazg. Nie ma o czym mówić. Zrobię dla ciebie kopię schematów, ale zajmie mi to cały dzień. Wróć jutro, to dostaniesz swoją nagrodę. Okej, okay, czyli możemy... Do zobaczenia jutro. Możemy iść... spotkać się z panem Lusterko. Bo nie pamiętam, czy to chyba trzeba było o północy się z nim spotkać, prawda? O północy spotkać się z panem. Więc zrobimy tak, tu zakończymy ten odcinek. Następnym razem udamy się na poszukiwania nefrytu. Jak znajdziemy nefryt, to poczekamy na północ, o ile nie będzie już północy. Spotkamy się z panem Lusterko, po czym wrócimy po te schematy. Do uwagi. Widzimy się następnym.
razie.